witam serdecznie, ja jestem Zenek, a to jest Might and Magic Duel of Champions, Krista Draft. Cudowny draft, cudowną talią. Na razie jest 2-0, jak widać to nie są dwie wygrane, tylko dwie przegrane. Ale no, mam też ciekawych przeciwników, którzy mają naprawdę talie na bogato zrobione w porównaniu do tej mojej, gdzie ja tu nawet nie mam żadnego epika. No come on, te goście mają po trzy epiki w talii, jakieś kosmiczne zaklęcia, trzy razy koleś ma nić księżycowego jedwabiu, no przecież to jest OP karta na drafcie, no bez jaj. Ja tu dostałem no, jeden ruin insektów, mam Chrystę, jakiś jeden oddech gnijącego smoka i that's all, serio. Wymieniłem sobie, wywaliłem kościotrupa sługę i wrzuciłem tego zabójcę śmiesznego, gdzie on tam jest. Tutaj, wampirzego zabójcę. No, nie ma najlepszych statystyk, ale przynajmniej ma tą pasywkę, która wykańcza przeciwników. No dobra, lecimy, zobaczymy, czy to będzie 3-0, czy może uda mi się jeden pojedynek chociaż wygrać. A może to będzie 2-10? Zobaczymy, może to tylko początek do jakiejś epickiej serii dosłownie. No, rozdanie jest nawet niezłe, zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Może to będzie 2-10, tak, to musi być 2-10. Ja jestem po tym przekonany. To będzie po prostu 2-10 tą epicką talią. Dobra, zagramy sobie strzelca. Piącha i następna tura. Talia na szpiegach? Czyżby? A za trójkę co ja mogę zagrać? Minotaurusa? No szkoda, że on nie zabija też jedynek, bo bym mógł zaś uśmiercić mu tego strażnika śmiesznego. Ale on tu może mieć rekiny jeszcze, więc ten czeladnik może się przydać. On tu może mieć rekinki. No co tu grać? Może tą gnijącą zombie zagrać teraz? Albo tego koleżka? Chyba zagram tego, kościotrupa plagi. Nie będę coina jeszcze używał. Gorzej jak to on tu gra jeszcze jakieś gejzery. To też może być zabawnie. Myślę, zanim się dokopię do tych gejzerów, to trochę może minąć. Okej, okay, 3 ataku. Za czwórkę, co mogę za czwórkę zagrać? Wampirzego? Zabójcę, atak wręcz. Czy ja to chcę? To w sumie nawet niezło by było. Ma 4 hapsy, dostanie 3 damage, a jest tydzień najemniorów. Trochę słabo. Dobra, to chyba świniaczka zagram. W tym miejscu tego zioma przerzucimy, pac. Niech będzie magia. No tu jest szansa normalnie na zwycięstwo, ja to widzę. No chyba, że koleś ma gejzer za chwilę. Coś czuję, że on tak zmierza do jakiejś... No to może być gejzer, bo jak mi teraz dropnie tą koralową... A nie! Myślę, że tu ją zagra. No to nie cholera wie, co on tam ma. Chociaż nie, i tak może mieć gejzer, bo teraz muszę coś tutaj zagrywać. Mordę jeża. Może tych ludków ewakuować? Tylko, że co z tego, jak ewakuuje to on mi tutaj pierdolnie gejzerem. Już tak nieładnie powiem. A, zajebiście. No, żeby ten koleś uśmiercał te jedynki też, no to byłby OP tutaj, come on. Ale on tylko zera uzabija. Może trzeba by wziąć ten tydzień marlaków? Mam te gnijące zombiaki, zagrałbym go tu, zdetonował go i byłyby jakieś liczniki. Chyba trzeba by wziąć tydzień marlaków z wydarzeń. Coś mi się wydaje. Dobra, co ja chcę zagrać? On jakiegoś gejzera będzie szukał. Za czwórkę. Mogę mieć 5 w sumie, tak? Może zaklęcie? Nie, to nie ma sensu. Wampirus? Mogę mieć 5, tak? Nie no, tego nie ma sensu grać. Dobra, nie będzie tak. No i tych gości chcę ewakuować? To nie ma sensu, bo on tutaj walnie gejzerem. Dobra. Lecimy na pacjatę. Let's go. No pytanie, czy ma gejzer tak naprawdę. Dane dwie butle. Sobie surowce zrobię pierwsze. No, jeszcze może mieć ten gejzer. A jednak nie. Nie no, że ja w tej talii nie mam pożeracza, kurczę blade, dusz żadnego. To tu jest jakaś parodia, dosłownie. Naprawdę.
Mogę mieć 5, mogę zagrać tą ziomalkę, czy to jest sens ją grać? Drzewo może, drzewo i coś za 3. Albo za 4 wampirzy, ale to chyba nie ma sensu. Chociaż jakbym go tutaj zagrał. Albo zamiast drzewa to, dobra, zamiast drzewa to. No i za 4 mogę wampirzego tutaj zagrać. I on tu się będzie bał cokolwiek zagrywać, no chyba, że mi dźwięknie jakimiś gejzerami tutaj. Nie wiem, grać go czy nie. Mogę zagrać wampirz, i tak wolę grać coś wręcz, bo jak będę chciał grać wampira, to będę go musiał tutaj zagrać. Mordejerza. Dobra, zagramy sobie go chyba. No, proszę państwa, srogi damage, dosłownie. Czy to będzie pierwsza wygrana? I 10-2 później, tą magiczną talią, bez epików. No, czy to jest gejzer w końcu jakiś? Takana osora z gejzerami, no nie wiesz. To jest tylko możliwe w drafcie. Bingo. Co, ty uciekasz? No to dawaj, albo tu, albo tu. Dużo wyboru nie ma specjalnie z tą ucieczką. No ten zabójca może być dobry tak naprawdę, tylko że Kolo ma drugi gejzer. Pewnie tutaj dźwięknie. A to po co on go przestawił? Nie ogarniał. No dobra, przynajmniej się wypstrykał z gejzerów, mam 6 surowców. Co tu grać? Teraz muszę znowu zagrywać wszystko tu. Drzewo? Drzewo czy nie drzewo? Boże, nie, no ten krab to mnie trochę dewastuje tutaj, szczerze mówiąc. Muszę 2 wampiry zagrać, które giną od tego krapiszcza? Wow, no, po prostu na bogato. A może to olać i tydzień najemników odpalić? I drzewo? No to jest tylko 2 damage'u więcej, to jest bez sensu, za słabe te karty są pod tydzień najemników. A, dobra, zróbmy tak. To chyba zrąbałem, mogłem drzewo zagrać i tego gościa. Dobra, drzewo. Tarcza, no tarcza może się przydać nawet w tym pojedynku. Ten tu sobie napyka trochę surowców tym szantażystą. O, pięknie, jeszcze czego on tutaj nie ma. Boże, naprawdę? 8. I zamroził, no spoko loko. Teraz nawet nie mogę atakować tym wampirem. Super partia. No coś czuję, że to jest kolejny fail i to jest 3-0. Aha, zajebiście. Nie no, źle złożyłem tą talię chyba. Zapomniałem o umiejce, mogłem tam jakieś czary wybierać pod tyczniki, ale tam, no mówię, no tych czarów dużo nie było. W sumie tylko mówię, żałuję, że nie wziąłem tej bulwy, bo ona by się przydała, jakieś liczniki by zawsze były z tego krapu. No 7 i co ja za te 7 mogę zagrać? To... i wampira. To chyba najlepsza opcja jest tak naprawdę. Dobra, tutaj on nic nie zagra, no chyba, że weźmie tego wojownika i przerzuci tutaj. To też byłby jakiś pomysł dla niego. Ale to jest kolejny epik, gościu z kolejnym epikiem, no dopiero teraz sobie to uświadomiłem, że to jest epik przecież. No come on, to tak samo jak grając z tym Garantem, miałem epika, kurczę, egzorcyzm Garanta, który jest no, średnio przydatny, mówiąc delikatnie, w drafcie. Bo ile w drafcie się powtarza karty? 2-3 to może max. Więc ten egzorcyzm z Garanta to jest totalny krap w drafcie.
No dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Może jakieś ruiny sektów Chrysta albo coś. Ta nie może atakować, bo to jest badzie wody. Finta. A czemu on tego nie przestawił, się tylko zastanawiam. Oh my god, przecież ten zabójca będzie go tu masakrował. Przecież tu jeden atak i on ginie. Czy też ona. Ona i ona zwija się w rolona. Ale drzewo zabije przynajmniej, yeah! Bo on chce surowce zdobywać, aha, no dobra. Surowce to mu naprawdę potrzebne teraz są. No dobra, czy tym i tym nie mogę atakować, tym mogę to zabić, świetnie, mam tarczę. No tak jest kiepska sytuacja. Bajo, bajo. Nice. Nice. Tylko co dalej? A on ma hipnozę? Nie mogę ich ani przesunąć, ani nic z nim zrobić. Może. WTF. Tak zwane. Dobra. Ty, panie, idziesz tutaj. No i super partia. Czy ja będę go tu obijał cały czas tym zabójcą? Może uda mi się wygrać dzięki niemu tak naprawdę. Może to jakiś klucz do sukcesu, ja go nie grałem przez dwie pierwsze walki, a tego durnego sługę grałem jakiegoś. Niespecjalnie przypadę za tym zabójcą jakoś. Nigdy go nie miałem szansy przetestować, więc... Przetestuję go teraz. No teraz jest dość dobre, jak go się zagra pierwszego, no to pójdzie przeciwnika trochę przechlapane. O Jezus, serio? No fajne zaklęcia koleś ma, jak ja miałem takie zaklęcia, jak miałem na garancie, to też bym sobie tutaj wymiatał 3 razy ruin insektów, na przykład. Wampiry z kurczę blade z drenażem. I tyle w temacie. Ale najgorsze jest to, że ma tą aurę mrozu, no to mnie robi, po prostu porobi mnie strasznie. Jeszcze jakieś cholerne honory. Honory z kauzy jakieś. No i za 3, co jest zagra? No po grze, więc 3-0 raczej, no wampirem go nie zdążę zabić, znaczy tym zabójcą. Jeszcze coś tam poświęci, dobierze sobie kartę. Okej, okay, zabijmy mu to. 9. To jest 7. Drzewo. No, to nie ma niewrażliwości na odwet, okej. Okay. To jest coś magicznego, to jest magiczne, to też jest magiczne, zajebiście. A, no więc tutaj mnie zabija, to muszę zagrać tarczę. Bo ginę inaczej. No i to też mu zrobiło grę. Koralowa, Ohayaku plus kurcze blade, aura mrozu, no i ten badziew też mu zrobił grę tak naprawdę. Nagramy to na niej, żeby mniej damage'a tankowała, no i zobaczymy. Jedna tarcza, no to mogę jeszcze jedną turę przeżyć dłużej. Ale co będzie 3-0 też? Znaczy to będzie w topa po prostu. Jeszcze jakiś tam damage mi się udało ubić, ale... To tyle chyba. A, to jeszcze mi zabije, zabije zabójcę, no. To już tym bardziej jest po grze. Nie no, fajna talia, nie powiem. No to pograne. Ostatni podrygi. Wszędzie, tu mam stwora magii wody, to mi to zamrozi. Tu mam magików. Boże nie, jeszcze muszę tutaj zagrywać. No dobra, to jest pograne. No to GG. Whatever. 3-0, yeah! Co za draft. Co za talia. To szczerze, chyba więcej Ariany nie wybiorę na draft.
to jest zbyt wolne, coś mi się wydaje. Miejka bezużyteczna, bo za droga trochę na draft, tak coś mi się wydaje. Oj, dobra, ziom, weź to skończ, tyle, Chrysta. No i tyle. No i tyle. 3-0. Co ja dostałem? Jeden pakiet i 1300 golda. Wow, na bogato. Zakończ tą dramę. No dobra, ja będę kończył. To tyle w tym drafcie. No pierwszy taki sfailowany draft. 3-0 po prostu, ale ta talia była z kosmosu dosłownie. Żadnego zaklęcia. Znaczy jakieś tam zaklęcia miałem, ale to była taka mizernota, że po prostu... Nie, no chyba Ariany więcej nie wybiorę. Wydaje mi się, że Ariana będzie dobra, ale jednak jest chyba średnia na draft tak naprawdę. Jeszcze ta talia, gdzie miałem to kiepskie, no, kiepski start, miałem w ogóle te dwójki same, jakieś zombiaki, krapy jakieś bezużyteczne w ogóle, nic nie szło z tym zrobić. No, no nic, no troszkę kiepawa, zobaczymy co z piekielnej. Dość na bogato. Imperialny kusznik, oh yeah, to by mi się przydało. Dobra, ej, pakiet jest, to sobie otworzymy, czy się zbaguje. Ło, nie zbagował się, gdzie to zapisać? Uwaga, dwie nowe karty. No panie! Jezus Maria, nie wierzę. Ork z Szar. Sachar, Boże. Czy whatever. Nie z Szar, tylko z Sachar. No więc, a jakich mam tylko dwóch chyba, szczerze mówiąc. A to jest Base Set 2, no tak, dlatego to jest nowa. Ja z Base Set 2 dużo nie kupowałem pakietów tak naprawdę, bo nie potrzebowałem jakoś. Ja mam tyle kart z podstawki, że tego Base Set 2 w raj w ogóle nie kupowałem. Gdzie jest jakaś twierdza? Ile ja mam tych, kurczę, troli? Trzech, no właśnie, no więc to był trzeci tak naprawdę ork z Sahar. No i Miodzio, nawet nową kartę dostałem, nie wierzę. Dobra, no ja będę kończył, troszkę szkoda tego draftu, no ale co zrobić, nie zawsze się wygrywa, czasami składa się krapowatą talię. I się gra jakąś taką dziwną talią. Znaczy, nie no, talia może nie była najgorsza, ale po pierwsze ona miała mało dobrych... Znaczy, to late game'owe stwory były, powiedzmy tak, były dobre, a na początek był beznadziejny i beznadziejne zaklęcia były. Jeden ruin insektów, tak naprawdę, a cała reszta to jakiś krab. Mogłem wziąć tą dezintegrację chyba, to już było lepsze. Tak naprawdę, nie wiem czemu nie wziąłem tę dezintegrację, nie wiem co tam miałem wtedy do wyboru. No nieważne, chyba portal miałem wtedy do wyboru, whatever. To tyle, kończę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie, cześć.